Trenerze, no nie udało się dzisiaj pokusić o jakąkolwiek zdobyć punktową, porażkę 0-4. Czy ten wynik odzwierciedla Pana zdaniem to, co działo się na boisku, czy jednak ta porażka jest zbyt wysoka? Dzień dobry. To znaczy, w piłce wygrywa ten, kto strzela bramki. Taka jest niepisana zasada i Orzeł zdobył 4, no a my niestety dzisiaj żadnej. Co z tego, że mieliśmy okazję, jednak w piłce się liczy to, co jest w siatce, a niestety nam się dzisiaj nie udało i trzeba z drugiej strony powiedzieć, że Orzeł zasłużenie wygrał i zasłużenie też awansował, bo jako jedyna drużyna w tej lidze nie poniósł porażki. Znaczy jeszcze jest ostatni mecz, no ale myślę, że w przystani też nie przegrają. Tak. Wiemy, jak ważny był to mecz. Pana zdaniem ci zawodnicy może jakoś się spalili psychicznie? Zauważył pan to u nich? Czy jakiś inny powód tej porażki? Bo w pierwszej połowie były dwie takie sytuacje, po której mogliście strzelić bramkę. To się potem odbiło tym, że straciliście zamiast strzelić. To znaczy ja powiem tak. My wiedzieliśmy, że tylko zwycięstwo nam tu daje jakiekolwiek szanse, żeby jeszcze w niedzielę gdzieś tam walczyć o tą ligę okręgową. Wiadomo, jak się gra, jak trzeba na siłę wygrać mecz. Tym bardziej z Orłem, który, no tak jak mówię, do tej pory nie poniósł porażki. I może nie strzela tych bramek dużo, ale pewnie gra z tyłu, ma doświadczoną drużynę. I wiedzieliśmy, że nie możemy sobie tutaj pozwolić na błędy. No i niestety druga minuta i tracimy taką trochę... No dziwną bramkę, no ale tracimy i musieliśmy się rzucić do ataku. Mieliśmy właśnie te swoje sytuacje, no ale no niestety nie udało się. Na ile ta bramka w drugiej minucie w ogóle popsuła szyki, bo na pewno przed meczem była jakaś taktyka, był plan gry, instruował pan zawodników, a tutaj druga minuta, już trzeba kompletnie zmieniać strategię odnośnie tego meczu. To znaczy my byliśmy przygotowani, że my musimy tutaj zaatakować, że nie mamy po prostu na co czekać, bo Orzeł po prostu no ma dobrą drużynę i takie czekanie na za wiele, podejrzewam, by nam nie dało, no ale no kurczę, druga minuta, tracimy bramkę z pięty, no i musimy całkowicie zmienić taktykę, no bo nie pozostało nam nic innego, tylko atakować. Ej, no mieliśmy te swoje sytuacje, a niestety szczęście dzisiaj nam nie dopisało. No brak tego pierwszego miejsca na koniec sezonu sprawia, że tutaj w klubie u Was będzie jakaś atmosfera taka negatywna odnośnie tego sezonu, czy jednak traktujecie ten sezon jako bardzo dobry w Waszym wykonaniu, no bo jednak bardzo wysoka lokata w tabeli? Znaczy według oceny prezesów i samych zawodników, no bodajże chyba najlepszy sezon, w którym ta drużyna walczy o awans. Gdyby to było rok temu, to byśmy się mogli już cieszyć z tego drugiego miejsca, no, które też w tamtym roku było premiowane awansem. No niestety w tym roku jest reorganizacja i awansuje tylko mistrz. Czy przygrzębienie jakieś będzie? No, trudno mi powiedzieć. No, na pewno boli takie coś, że zdobywamy tyle punktów, prawie 100 bramek strzelonych. Najmniej mimo wszystko, mimo dzisiejszej porażki, najmniej straconych bramek w sezonie do tej pory i znowu się nie udało. Trzeba po prostu wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Ja myślę, że z dobrych wiadomości to, że w końcu zaczną nam boisko robić, bo to naprawdę te boisko nasze, to jak szczerze powiedziawszy, niektórzy mówią atut, ale w gruncie rzeczy my jeszcze musimy oprócz tego grania na tym boisku trenować, a to nie jest po prostu łatwe, bo można śmiało powiedzieć, że mamy, jeśli nie najgorsze boisko, to jedno z najgorszych w A-klasie. No i co tu dużo mówić, no. Jeśli się poprawi ta infrastruktura, to myślę, że będzie coraz lepiej. No mamy zdolnych juniorów, którzy zajęli czwarte miejsce w lidze okręgowej. Myślę, że to też będzie jakaś przyszłość tego klubu, tego zespołu i myślę, że będzie w następnym sezonie jeszcze lepiej, choć wiadomo, że po tej reorganizacji no, będzie ciężko, bo spadali z Warta, Lisów, Sieraków, Śląski, jeszcze nie wiadomo co z Unią, Kalety, tak więc no, szykuje się naprawdę ostra rywalizacja w następnym sezonie. Ale jest jakaś tam deklaracja, że znowu walka o pierwsze miejsce? Na nowym już boisku? To znaczy ja powiem tak, no musimy ten rok jeszcze przegrać właśnie na innym. Nie wiem, czy to będzie w Ciasnej, czy powiedzmy w Kochcicach, ale prawda jest taka, że też u nas praktycznie grają sami ludzie z Glinicy i z okolicy takiej bliskiej, tak więc myślę, że oni
w następnym sezonie również będą chcieli powalczyć o ten awans kolejny raz. Ja wiem, że to już chyba czwarty czy piąty sezon będzie, no ale może w końcu nam to szczęście dopisze. Z drugiej strony trzeba się cieszyć, że drużyna cały czas jest w czołówce i tak na koniec już naszej rozmowy, no trzeba właśnie wyciągać te pozytywne wnioski, że drużyna cały czas jest w tej czubie, no i w końcu musi się udać. No dokładnie, także mówiąc, ja nie mam pretensji do moich zawodników, bo całą rundę się starali, często kosztem swoich osobistych spraw, wiadomo, że oni, można powiedzieć, nawet dokładają do tego sportu i chwała im za to, że im się jeszcze chce, bo wiadomo, jakie dzisiaj są czasy, że młodzież niezbyt się garnie do tej gry w piłkę nożną, woli co innego i ja na przykład no jestem pełen podziwu dla nich, że oni wolą mimo tych wszystkich przyjemności innych zostawić to i przyjść na trening i grać. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję.